Irlandia. Dzień drugi. Jesteśmy niezwykle zaskoczeni i zbudowani tym, co nas tu spotkało. Mianowicie, jest bardzo sympatycznie, jest zielono, można w miarę sprawnie poruszać się po wiejskich drogach, ponieważ jest bardzo mało ograniczeń, bezsensownych, tak jak u nas. Nie sprawdziliśmy jeszcze typowego irlandzkiego jedzenia, za to zostaliśmy skrojeni przez pana od Fish and Chipsów, który nie dał nam naszej obligatoryjnej puszeczki z napojem. I niestety kapnęliśmy się dopiero 30 km dalej. Pogoda wita nas bardzo pozytywnie, w przeciwieństwie do Anglii. Mianowicie świeci słoneczko, w związku z czym udajemy się w góry pod Dublinem. Będziemy stamtąd zwiedzać góry. Zbliżamy się już do celu podróży, za nami piękne widoczki i nawet nie pada deszcz. Jestem u Midia Gutiazdy po drugiej stronie drogi. Irlandia, dzień drugi. Zdobywamy właśnie jeden ze szczytów w górach Wicklow i sprawdzamy legendę, która została nam przekazana przez Bartłomieja O. odnośnie tego, że większość Irlandczyków zajmuje się kopaniem torfu, który tutaj nazywa się turf, więc my również będziemy go tak nazywać. Tuż za sobą widzę wspaniałe składowisko turfu do kopania, ale okazuje się, że nie ma tu żadnego Irlandczyka, co oznacza, że legenda najprawdopodobniej jest tylko legendą tak zwaną miejską, czyli nieprawdziwą. Proszę bardzo, żadnego Irlandczyka. Teraz tutaj widzimy obywatelkę z Polski, ale jak widać nie zajmuje się ona kopaniem turfu. Idziemy szukać dalej. Show your legs to the countryman.